Hej, witajcie, tutaj Ignacja. Witam was w kolejnym odcinku Q&A. Przepraszam was, jeżeli w trakcie filmu będziecie słyszeć jakieś dziwne odgłosy, to przepraszam, ale mam czkawkę. Tak. Tak, bardzo przepraszam. I no niestety nic nie mogę z tym zrobić, także no musicie to zrozumieć. I gdybyście słyszeli jakieś dziwne dźwięki, to za moimi drzwiami moja mama odkurza, także... No. Także no, przejdźmy do odcinka, nie zwracajmy uwagi na żadne odgłosy i nic takiego. Także zaczynam czytać pytania. Przypominam, jeżeli ktoś nie widział zapowiedzi Q&A, no to prosiłam o pytania związane ze szkołą, bo jak wiemy, teraz jest szkoła. I no tak. Także zaczynam. Pierwsze pytania mam od Morgan125, którą serdecznie pozdrawiam, bo mam z nią trochę bliższy kontakt na Facebooku, także tak. Ulubiony kolor. Moim ulubionym kolorem jest różowy, najbardziej, bo on najbardziej lubi właśnie takie pastelowe. Moim chyba najbardziej ulubionym kolorem jest pastelowy róż, taki pudrowy róż, miętowy, taki liliowy i pastelowy niebieski, o. Takie są moje ulubione kolory, takie właśnie pastelowe. Twój ulubiony przedmiot w szkole? Jedynym przedmiotem, jaki lubię, to chyba plastyka. Tak. Plastyka, historia, biologia. To są moje takie ulubione przedmioty. Lubisz WF. Niestety, teraz będzie takie fanfary. Kolejna tajemnica, bo jak pamiętacie, w którymś ostatnim Q&A powiedziałam wam, na co jestem uczulona, na jakie jedzenie jestem uczulona. A teraz kolejna sprawa, czyli nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie, czy lubisz WF, bo teraz uwaga, fanfary. Dobra, nie będę udawać fanfarów, bo wszystko będzie źle. Także teraz wielka tajemnica zostanie wyjaśniona. Oczywiście w taki sposób, jaki mogę wam powiedzieć tutaj, bo to są moje właściwie prywatne sprawy, ale powiem tak, żeby nie wyjaśnię. Nie będę wyjaśniać szczegółów, tylko powiem krótko i wyraźnie. Ja nie chodzę na WF. Tak. Nie chodzę na WF włącznie od pierwszej klasy, bo jestem teraz w siódmej klasie i od pierwszej do siódmej klasy mam zwolnienie z WF-u. A dlaczego? Z powodów zdrowotnych. Nie będę tutaj wyjaśniać dlaczego. Po prostu nie chodzę na WF z powodów zdrowotnych. I niestety nie mogę powiedzieć, czy lubię WF, bo jak podejrzewam, że gdybym chodziła tam na WF, to bym nie lubiła, ponieważ jednak wolę siedzieć na kanapie niż ćwiczyć. Nie za bardzo lubię ćwiczyć, także tak. No. I jeszcze raz powtarzam, nie chodzę na WF. Dlaczego? Dlatego, że nie chodzę na WF z powodów zdrowotnych. Tak. I to jest moje wytłumaczenie. Plecak czy torba? O wiele bardziej plecak. Nigdy nie noszę torby do szkoły, bo nie mam aż takiej pojemnej, żeby ją nosić. A poza tym bardziej wolę plecak. Co miałaś z matmy w szóstej klasie? Jeżeli chodzi ci o ocenę, to miałam czwórkę. Tak. W końcu, bo w poprzednich latach miałam trójkę i teraz w szóstej klasie w końcu udało mi się zdobyć czwórkę. Wiem, że nie jestem najlepsza z matmy, mogę się do tego przyznać, ale cieszę się, że mam tą czwórkę. I w końcu mi się udało w szóstej klasie ją zdobyć. Także tak. Teraz mam pytanie, kolejne
pytania od Julii 087 Minecraft. Co twoje koleżanki sądzą o tym, że zbierasz figurki koni? Co sądzą? Ja teraz właściwie mam niestety, bo wcześniej miałam aż 3 przyjaciółki. Niestety 2 się wyprowadziły i teraz mam tylko jedną, ale no akceptują to i bo kiedyś to nawet na jakieś mogę wam opowiedzieć, kiedyś na lekcji wychowawczej w zeszłym roku robiłam prezentację o koniach i tam przedstawiłam moje figurki koni i w sumie nawet bardzo im się podobało, także no akceptują to wszystko i myślę, że no podoba im się, że coś tam, no wiecie, mam jakąś pasję, także z jakiego przedmiotu jesteś dobra? Ojejku. Jeżeli chodzi o... No, mi się wydaje, że chyba jestem najlepsza z... Jedną z lepszych z plastyki. W zeszłym roku miałam bardzo dobre oceny z muzyki. I chyba z polskiego. Także... Z jakiego przedmiotu jesteś słaba? Tak, przepraszam was, ale... Nadal mam tam. No nie właśnie. Jakiego przedmiotu jestem słaba? No jestem chyba najsłabsza z matematyki, tak, nienawidzę matmy, po prostu. Ja jestem wielką humanistką i nigdy nie będę lubiła matmy. I z czego jestem jeszcze słaba? Wydaje mi się, że jestem jeszcze słaba z tego. Z chemii i fizyki. Chyba nie za bardzo lubię ścisłych przedmiotów, także tak. Teraz mam pytania od Maj, użytkownika Maja i Diana na ikonie. Co najbardziej lubisz w szkole? Nic. Jedyne co lubię w szkole to przerwy, możliwość porozmawiania z moją najlepszą przyjaciółką oraz plastyka. Plastyka, biologia i muzyka. Tak. To jedyne, co lubię w szkole. Reszta to... Jakiego przedmiotu nie lubisz w szkole? Oczywiście matematyka, jak już mówiłam, i fizyka i chemia. Wolisz WF czy matmę? Ojejku. Już... Wcześniej wyjaśniałam sprawę WF-u, także chyba wybiorę matmę. Arab czy fryz? O wiele bardziej fryz. Gold czy tymery? Tutaj chodzi o youtuberów, czy youtuberki szlajsiowe. Czyli gold czy tymery? O wiele bardziej The Maze Runner. Co lubisz bardziej? Kucy szlajś? Czy duże konie szlajś? Chyba duże konie. Tak myślę. Także... Kolejne pytania mam od Nata i... Icia, przypisane przez 2A. Ulubione zwierzę. Moim najbardziej ulubionym zwierzęciem jest oczywiście koń. Tak. Na drugim miejscu jest kot, a na trzecim pies. Tak. Konie kocham całym moim sercem, nigdy chyba mi się to nie zdarzy. Ulubiony przedmiot. Jak już mówiłam, moimi ulubionymi przedmiotami są plastyka, muzyka i biologia. No i historia. Nielubiany przedmiot. Jak już wcześniej mówiłam, moim chyba najbardziej nieulubionym przedmiotem jest matematyka, a na drugim i trzecim miejscu postawiłabym chemię i fizykę. Czy podoba ci się ten początek roku szkolnego? No... no nie wiem. Tak, no średnio, bo nie lubię chodzić do szkoły. Także... Bo jest bardzo ciężko, mam bardzo dużo zadawane. Muszę się jeszcze uczyć do sprawdzianów, kartkówek, także rozumiecie. Jestem długo w szkole, także... No nie jest fajnie. Fajnie. Historia czy polski? O wiele bardziej historia, bo przyznam się szczerze, ale
Nienawidzę polskiego. Także. Matematyka czy angielski? O wiele bardziej angielski. Niemiecki czy biologia? Biologia. O wiele bardziej biologia. Jaki zeszyt Ci się najbardziej podoba, który prowadzisz w tym roku? Tak naprawdę nie wiem. Nie wiem, bo no tak... Nie wiem, no, nie wiem po prostu. Teraz mam kolejne pytania od użytkownika galopu i pomarzenia. Czy jeździsz konno? Kiedyś jeździłam konno, ale od jakiegoś czasu, przez to, że się zaczęła szkoła, to niestety już nie jeżdżę, ale marzę o tym, żeby kiedyś, jak skończę szkołę podstawową, właściwie jak skończę całą szkołę, włącznie z liceum, to na początek, tak jak właśnie skończę liceum, to najpierw zajmę się jazdą konną, a potem może jakieś studia związane z końmi, także tak, jak na razie nie jeżdżę konno, bo po prostu nie mam na to czasu, a bardzo bym chciała i nie. Bardzo bym chciała, ale niestety nie mam czasu. Jazda konna czy figurki ślajś? Chyba figurki. Właśnie, jazda konna. Arab czy Haflinger? O wiele bardziej Arab. Do której klasy chodzisz? Chodzę do siódmej klasy podstawówki. Ile masz koni ślajś? Ojejku. Niestety nie będę mogła Wam podać dokładnej liczby, bo dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że mam 128. Tak. Czy byłaś kiedyś na zawodach jeździeckich w Realu? Tak, byłam. Jeżeli widzieliście moją serię Magia podróżowania, to tam właśnie mogliście zobaczyć, jak byłam na swoich pierwszych zawodach w życiu. Tak. No właściwie byłam na jednych zawodach, na kawaliadzie w zeszłym roku. I to były zawody para powożenia, znaczy para ujeżdżenia. W tegoroczne wakacje byłam na zawodach skokowych. Takich skokowych. Trochę innym stylu, ale skokowych. 10 tysięcy koni ślajś, czy być najlepszą w jeździectwie? Chyba być najlepszą w jeździectwie. Teraz mam kolejne. Jeszcze raz mam kolejne pytania od Julii 087 Minecraft. Jaki przedmiot najbardziej lubisz, a jakiego nienawidzisz? Moim ulubionym przedmiotem jest plastyka, muzyka i biologia, a z nienawidzonym na pewno jest matematyka, chemia i fizyka. Tak. Jaką miałaś ocenę z matmy na koniec roku? Jak już mówiłam, w zeszłym roku w końcu udało mi się zdobyć czwórkę. Z jakiego przedmiotu lubisz nauczycielkę, a z jakiego nie? Ja właściwie lubię wszystkich nauczycieli. Tak, są bardzo mili i bardzo fajni, także nie mam nieulubionego. Teraz mam kolejne pytania od Klary Pop Dragon. Czy lubisz śpiewać? No nie wiem. Czasami sobie podśpiewuję, jak słyszę swoją ulubioną piosenkę, ale nie wiem, czy to lubię. Jaką bajkę o koniach najbardziej lubisz? Przepraszam Was za tą moją czkawkę, ale po prostu nie mogę się jej pozbyć. Naprawdę, przepraszam Was, ale no cóż, takiego wyszło. Jaką bajkę? Chyba najbardziej lubię Mustanga z Dzikiej Doliny. I jeżeli chodzi o bajki, to też lubię Mia i ja, oczywiście, i Rancho Leny. Jak Ci idzie w siódmej klasie? Jak już wcześniej mówiłam, no idzie mi całkiem nieźle, ale jest naprawdę ciężko. Bo mam bardzo dużo zadań domowych i jestem bardzo długo w szkole, także no nie jest fajnie. Czy jest trudno w siódmej klasie? No w pewnych momentach jest trudno. Nie zawsze, ale jakoś sobie radzę. Czy lubisz Atakamę? Chodzi tutaj
oczywiście tę youtuberkę, którą znam, ale rzadko ją oglądam, także tak średnio lubię. Od 0 do 10, na ile oceniasz konie? O, oczywiście na 10, albo nawet na 100. Tak, konie oceniam na 100. Po prostu kocham konie. Od 0 do 10, na ile ocenisz rysowanie? Średnio, niestety nie za bardzo umiem rysować, także o wiele bardziej wolę kolorowanie, ale dałabym tutaj takie 6 na 10. Jaki był twój pierwszy koń szlajś? Jeżeli dobrze pamiętam, to ty tam napisałaś, żeby na mieście oczywiście Tornado. Nie. Tornado był jednym z moich pierwszych koni, ale nie. Jeżeli dobrze pamiętam, to moim pierwszym koniem, albo jednym z pierwszych, no właściwie chyba pierwszym, był ten koń. O, czyli Clutch Love Stripper, tak. Wydaje mi się, że to był mój pierwszy koń. Tornado też był jednym z pierwszych, ale nie był pierwszy. Na pewno nie był pierwszy. Angielski czy polski? O wiele bardziej angielski. Ogier fryzyjski, tornado czy klacz fryzyjska kora? Oczywiście, że tornado. Tak, tornado. Ech, przepraszam was, ale po prostu nie mogę się pozbyć. No, jedź kawki. Szlajś czy kolekta? O wiele bardziej szlajś. Klasa szósta czy siódma? Żadna. Teraz mam kolejne pytania od Martyny. PLX. O, do jakiej klasy chodzisz? Jak już mówiłam, chodzę do siódmej klasy podstawówki. Czy masz fajne koleżanki? Tak, co prawda. Teraz mam tylko jedną najlepszą przyjaciółkę, ale naprawdę jest wspaniała. Jaki przedmiot lubisz w szkole? Jak już mówiłam, lubię najbardziej plastykę, muzykę i biologię. Tak. Teraz na chwilę wyłączę nagrywanie i za chwilę zobaczycie drugą część tego Q&A. Okej, witam was w drugiej części tego odcinka Q&A. Także czytam kolejne pytania. Mam teraz kolejne pytania od Lorki Szlajś. Czy lubisz papugi? No nie wiem, no wiarę lubię. Jedyną moją ulubioną papugą jest chyba Ara. Tak, Ary modre i takie tam. Lubisz biologię, przyrodę. Bardzo lubię biologię, naprawdę kocham biologię, także no. A reszta przedmiotów przyrodniczych to nie za bardzo lubię. Tak. Jedyny przedmiot przyrodniczy, bo teraz wcześniej miałam w szóstej klasie jeszcze miałam przyrodę, ale teraz mam właśnie biologię, geografię, fizykę i chemię. I najbardziej z tych czterech rozdzielonych przedmiotów przyrodniczych, najbardziej właśnie lubię biologię. Fajne masz nauczycielki? Tak, bardzo fajne. I oczywiście mam też nauczycieli. I są naprawdę bardzo fajni, wszyscy są mili. I nikt nie krzyczy, także czasami krzyczą, ale bardzo rzadko, także naprawdę są bardzo fajni. Matma czy WF? Jak już, jeżeli oglądaliście, jeżeli pewnie, bo oczywiście obie części tego Q&A będą w jednym filmie, więc jak już mówiłam, o wiele bardziej chyba wybiorę tutaj matmę. Masz sklepik w szkole. To może wydawać się trochę dziwne, ale nie mam sklepiku w szkole. Nie. Jedyne, co można nazwać niby sklepikiem w mojej szkole, to automat z jedzeniem i piciem, tak. Zamiast sklepiku u nas w szkole jest właśnie taki, no wiecie, automat z jedzeniem i piciem. Jest normalny automat, gdzie możesz sobie kupić jakieś zdrowe przekąski i wodę, albo jakieś tam soczki, a obok tego automatu z jedzeniem i piciem jest taki automat, gdzie możesz, gdzie możesz od razu wypić na przykład jakąś kawę, albo jakąś herbatę, albo wodę. I teraz spadłaś ze schodów w szkole, jeśli spadłaś. Nigdy nie spadłam w szkole ze schodów. Chyba mam szczęście, bo nigdy nie spadłam, także mam chyba szczęście. Teraz
Mam jedno pytanie od Naty Szlajś. Jaki jest twój najnowszy koń? O, tego chyba jeszcze nie wiecie, ale moim najnowszym koniem, którego kupiłam sobie niedawno, całkiem niedawno, czyli we wrześniu, jest ten oto słodziaczek, czyli kolejny koń z 2017, czyli Źrebaczek Lipicański 2017. I jeżeli chcecie wiedzieć, to on... jak on tam miał na imię? Niestety sobie nie przypomnę imienia, ale jest naprawdę słodziaśny, kocham go, jest po prostu prześliczny. Bo jeżeli chodzi o konie 2017, to one są po prostu wspaniałe. Po prostu są przepiękne i no, każdy z nich mi się podoba. I właściwie mam chyba wszystkie o konie 2017. I naprawdę są przepiękne. A jeżeli chodzi o 2018 rok, to moim zdaniem to jest totalna klapa. Naprawdę. Wiem, że niektórzy teraz będą pisać, że o, te konie 2018 są wspaniałe. Wiem, ale to jest po prostu moja opinia. W następnym roku chyba nie kupię sobie żadnej figurki z 2018 roku, bo są po prostu... no, powiem teraz brzydkie słowo, także no, są po prostu nieładne, o. Naprawdę mi się nie podoba żadna figurka z 2018 roku, a ten rok uważam za naprawdę udany. Teraz ostatnie pytania, mam od X-Melki. Ile masz koni? Jak już wcześniej mówiłam, mam około 128 koni, tak około. Jaki jest twój ulubiony koń? Chyba ty jesteś moją nową widzką, bo moim najbardziej ulubionym koniem jest ogier fryzyjski. Tak. Gdzie kupujesz swoje konie? Naprawdę ty chyba jesteś moją nową widzką. Jeżeli oglądasz ten filmik X-Melko, to masz napisać w komentarzu, czy jesteś tu nowa, bo jak widać chyba jesteś. Gdzie kupujesz swoje konie? Naprawdę różnie to bywa. Zazwyczaj kupuję w sklepach z zabawkami typu Smyk, Toys Box i Toys R Us. Albo kupuję, jeżeli chodzi o konie kolekta, no to kupuję je w Rossmanie czasami. A zazwyczaj, jeżeli jakiegoś konia nie ma w sklepie albo coś, to po prostu zamawiam przez internet na różnych stronach. Także tak. Czy miałaś kalendarz adwentowy ze Szlajś? Jeżeli ty jesteś nowa na tym kanale, to pewnie to zostawię link w opisie filmu, bo jeżeli ty, X-Melko, jesteś nowa na tym kanale, no to pewnie nie wiesz, że mam, że tak, mam kalendarz co roku, właściwie od 2014 roku zbieram kalendarze adwentowe ze Szlajsia i naprawdę one mi się bardzo podobają, także nie mogę się doczekać tego rocznego. Więc tak. No. Właśnie zbieram kalendarze adwentowe od 2014 roku, także w opisie tego filmu zostawię wam link do dwóch playlist, gdzie możecie znaleźć wszystkie odcinki z otwierania kalendarza adwentowego z 2015 i 2016 roku. I jeszcze ostatnie pytanie mam od Amber. Czy ktoś z twojej klasy zbiera Szlajś itp? Nie. Nikt z mojej klasy nie zbiera koni Szlajś. Jedynie wcześniej w mojej klasie była jedna koleżanka, która tam zbiera konie, ale teraz się przeniosła do innej szkoły, także już jej z nami nie ma, ale kiedyś była taka koleżanka. Ale teraz aktualnie to nikt nie zbiera oprócz mnie. No. I to były wszystkie pytania. Oczywiście dziękuję za nie, bo było ich bardzo dużo i coś czuję, że ten odcinek wyjdzie długi. Ale no, oczywiście, jak wiecie, dzisiaj jest piątek, także postaram się dla was jeszcze nagrać kolejny odcinek z niszczenia jakiejś książki. Także czekajcie na to. Więc do zobaczenia w kolejnych filmach i pa pa!